Był aktywny dzień w Brukseli i to od wizyty w stolicy Unii Europejskiej rozpoczynamy 7 odcinek magazynu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie w gronie samorządowców zasiadających w Europejskim Komitecie Regionów to dyskusje, konferencje i liczne zagadnienia do wspólnego omówienia. Głównym tematem zgromadzenia plenarnego były największe problemy i zagrożenia w dobie wojny na Ukrainie oraz jak postępować, żeby nikt nie czuł się wykluczony. Brukselę odwiedzili dziennikarze z 5 regionów tworzących Dom Polski Wschodniej. Tematem wizyty studyjnej było zgłębianie wiedzy, skąd tak naprawdę pochodzą unijne środki. Ale był i inny punkt rozmów. Jak funkcjonują media w Europejskim Komitecie Regionów. Wizyta studyjna dziennikarzy w Brukseli jednoznaczna jest z licznymi relacjami i konsultacjami z polskimi korespondentami. Okazji ku temu nie brakowało. Konferencja, przy okazji której województwo warmińsko-mazurskie promowało Mikołaja Kopernika i jego związki z regionem, to wszystko jest możliwe m.in. dzięki środkom unijnym. Przyjechałam do Brukseli w 1989 roku na studia dziennikarskie i zostałam. I rzeczywiście jestem pierwszą niezależną dziennikarką polską akredytowaną przy Unii Europejskiej, przy Komisji. Jak otrzymałam ten bacz, tą akredytację, to na pierwszym briefingu, na pierwszej konferencji prasowej wstałam i zapytałam, kiedy Polska wejdzie do Unii. Wszyscy zaczęli się wtedy śmiać i rechotać, bo to był tak odległy temat i tak wydawało się to nieprawdopodobne. No a później, po wielu latach, okazało się, że jesteśmy w Unii. Jak byłam dzieckiem, były takie gry komputerowe, to było chyba Super Mario Bros., który musiał odbijać piłeczki, które leciały z różnych stron. Ja bym moją pracę porównała właśnie do tej postaci, która stoi z paletką i musi łapać się piłki, które lecą z najróżniejszych stron. To nie jest tylko jedna piłeczka odbijana, tylko nagle się pojawi z tej strony, z tamtej. I to związane jest z tym, że z jednej strony są różne instytucje, tak jak mówiłam, ale są też różne tematy. Dla Warmii i Mazur posiadanie przedstawiciela w Komitecie Regionów to bardzo duże znaczenie i duża wartość, ponieważ po pierwsze jest duża informacja, duża wiedza na tematy nas interesujące. Głównie chodzi też o możliwości zabezpieczenia pieniędzy unijnych na inwestycje, na rozwój regionu. Zaglądamy na Facebooka Marszałka. Warmia i Mazury mają 25 lat. Osobiście nasz samorząd województwa widzę jako siłę, która potrafi łączyć pomysły z realizacją, lokalność z europejskością, różne spojrzenia i wizje w spójny kurs, wielkie fundusze unijne z potrzebami małych wspólnot, mniejsze cele w jeden większy wspólny rozwój regionu Warmii i Mazur. Drodzy samorządowcy wszystkich szczebli, wszystkiego najlepszego, to nasz wspólny regionalny jubileusz. Historia struktur administracyjnych w Polsce znacząco na przestrzeni lat zmieniała swój kształt. Dla przykładu gmina Rybno. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim. Jak wiemy, dziś należy do województwa warmińsko-mazurskiego. Jest się czym pochwalić, jest to jedna z lepiej rozwijających się gmin na terenie powiatu działdowskiego. Obchody 50-lecia gminy Rybno były bardzo uroczyste z dwóch powodów. Pierwszy to jubileusz, drugi to Dzień Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja. Na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, a było to w 1990 roku. To jest jubileusz praktycznie dla wszystkich gmin w regionie i w Polsce. Po 1973 roku została utworzona struktura gmin, a po 1989 praktycznie w tych gminach zapanował nowy system samorządowy już w wymiarze takim demokratycznym. Dzisiaj ten jubileusz obchodzimy 50-lecia funkcjonowania gminy Rybno w określonych granicach, bo wcześniej, owszem, była gmina Rybno, ale dużo mniejsza. Dołączono Gromadzką Radę Narodową Żabiny i część z Gromadzkiej Rady Narodowej z Kiełpin, miejscowość Grądy. No i powstała gmina Rybno w obecnych granicach. Docenienie potencjału niewielkich miast to trend XXI wieku, doskonale wpisujący się w założenia zrównoważonego rozwoju. Miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia.
zupełnie jak Lidzbark, czego dobrym przykładem jest nowo powstały piękny amfiteatr. Dzień jego uroczystego otwarcia wybrano nieprzypadkowo. Był to Dzień Matki, co na przyszłość będzie stanowiło jeden z bardzo dobrych powodów, by coś tu uroczystego odbyło się. Takich okazji będzie mnóstwo. Na inwestycje gmina pozyskała ponad 2 miliony złotych ze środków CITASLOW z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury. Lidzbark należy do międzynarodowego ruchu od 2015 roku. Zbliżamy się do końca realizacji ponadlokalnego programu rewitalizacji miast CITASLOW województwa warmińsko-mazurskiego. To jest ogromna zasługa wizji naszego zarządu województwa, który potrafił dostrzec ważną rolę małych miasteczek. Amfiteatr Lidzbarski myślę, że wyniesie naszą rozrywkę, ofertę turystyczną na zupełnie inny poziom. Mam nadzieję, że będziemy na równi pod względem artystycznym z Giżyckiem czy też z Mrągowem. Liczymy na festiwale, liczymy na wydarzenia rangi powiatowej, ale także na wydarzenia nawet rangi wojewódzkiej. Dzisiejszy dzień, który niesie z sobą właśnie otwarcie lokalnego amfiteatru, doskonale się wpisuje w tę ideę, pokazuje właśnie, jak potrzebny jest też dla społeczeństwa taki obszar codziennego korzystania z kultury. Tylu rowerzystów w jednym miejscu? To musi być rajd rowerowy na Dylewską Górę. 22. edycja rajdu Wzgórza Dylewskie zgromadziła 500 cyklistów, którzy przyjechali na plażę koło Ostródy swoimi jednośladami. Zebranych przywitali marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, od lat związany z wydarzeniem, oraz wójt gminy Ostróda Bogusław Fias. Rowerzyści mieli do pokonania 23 km. Trasa przez Kajkowo, Lichtajny, Kraplewo, Dziadek, Bednarki, Miejską Wolę kończy się na najwyższym wzniesieniu Warmii i Mazur, czyli na Górze Dylewskiej. Polecamy to miejsce. Rajd ma charakter rekreacyjny, a więc każdy mógł jechać swoim tempem, podziwiając przy tym piękno otaczającej natury. Wydarzenie w swoich początkach liczyło 50 chętnych. Dziś jest ich 10 razy więcej. I w przyszłości ranga imprezy gminnej, kto wie, może nabierze regionalnego charakteru. To nie jest wyścig, to jest fajna przejażdżka, gdzie można i mile czas spędzić i pooglądać uroki pięknej ziemi mazurskiej, szczególnie w najpiękniejszym okresie klimatycznym roku, to jest wiosna. Raj był naprawdę fajny. Lekka trasa nie było, było może tam momentami pod górki, tam dla niektórych może ciężko, ale tak ogólnie była fajna i naprawdę fajna trasa. Rower to jeden z najbardziej uniwersalnych środków transportu. Jest łatwy w obsłudze, tani w eksploatacji, w zatłoczonych miastach pozwala nam przemieszczać się szybciej niż samochodem lub komunikacją miejską. Jedynie pogoda jest potrzebna, także korzystajmy, to dobry czas na piknik jednośladem.